Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem odwiedzamy naszego paladyna, ostatnio przygotowaliśmy się do epika, a teraz jesteśmy już właśnie po epiku, mamy zmienione wszystkie itemki, mamy odpowiednie runy, jak widzicie tutaj 15% do HP i możemy sobie wskoczyć w lożki. Zanim jednak to zrobimy, to standardowo szybko sobie tutaj ogarniemy postać, ale to raczej tak raz, dwa, jeden atak tutaj na szczęście to ok, to olewamy. Tu sobie zrobimy jeden atak byle jaki, żeby tylko misję zrobić. Te ataki to ja sobie później poogarniam. Ok, awkę też póki co nie będziemy robić. I co, mamy tutaj jakiś epik do kibelka, to są do kowala, to jest chyba do kibelka. Więc sobie wrzucimy i jak widzicie mamy nową 9 aurę. Szkoda, że dopiero teraz, no ale trudno. Dobra, lecimy sobie tak. Amulety, jak widzicie, secik na awkę też już sobie tutaj ogarnąłem. Mam 10% do PD i 50% do golda. Ten możemy sprzedać. No, sprzedawaj się, dobra. I teraz tak, to sobie wszystko powrzucamy do kowala, bo to mam na rozmontowanie, to nam nie jest potrzebne. Cyk, cyk, cyk. I chyba jeszcze mamy jeden, to sobie tą klatę weźmiemy, bo tak jak mówię, to eku jest na robienie awki. To sobie założę później, jak będę tą awkę robił, nie będę tego robił na odcinku, żeby was tutaj nie zanudzać. Okej, lecimy dalej, a ręka, ataki porobimy na koniec standardowo, bo mam nadzieję, że wbijemy dzisiaj trochę leveli. Tutaj mamy już noniliony, w zasadzie to możemy resetować, ale to za chwilkę. Tu sobie jeszcze poklikam, ile mogę poulepszać za stówkę. Okej, wszystko i teraz mamy klepsyrę na 7 dni, spoko. I okej, zresetuję to sobie teraz i sobie później, poczekajcie, tu coś zbrojowni, chyba nie, później sobie po prostu to poulepszam, albo na końcu odcinka, albo już po odcinku, to tam mniejsza z tym. Jak tutaj z tymi u wiedźmy? Nie mamy zaczarowanych tych dwóch, ale to jest głównie na awkę, więc mam na tym drugim secie. Także to nie jest konieczne. Tych mamy poulepszanych. Ich też poprzebierałem swoją drogą. A i właśnie, tak jak wspominałem ostatnio, około 45-50 stad na itemku mi podskoczyło. Oprócz tego troszkę kryształów wymieniłem i tak dalej. Tak samo tutaj u tych towarzyszy też ich poprzebierałem. Co prawda nie tak na 100% jak siebie, ale no jednak większość itemów mają pozmieniane, więc mam nadzieję, że te lożki jakoś fajnie pójdą. Dobra, kółkiem też sobie zakręcimy później. To może w sumie nam jeszcze jedzonek wypadnie, ale to mniejsza z tym. Ataki porobimy. Teraz nie ma co tutaj o te kilka jedzonek, oj nie to, nie ma co o te kilka jedzonek się napinać. Tutaj pirodliszka nakarmiona, tutaj jak widzicie sobie ostatnio szlawęża odblokowałem, także już jego lecimy. A tego koniksa, żeby było ładnie, można jeszcze jedno jedzonko w niego dać, żeby było równo 80, mniejsza z tym. I jeszcze powiem wam, że w świetle, co prawda nie mam teraz jedzonka, ale powinienem oko pokonać. Poklikamy tu sobie troszkę, bo on jest jak widzicie do zrobienia. Co? O, no i padł, dobra, to mniejsza z tym. Złapiemy go sobie w piątek. Bo na innym koncie go pokonałem właśnie na 55 poziomie, więc stwierdziłem, że na tym 5-1 też już powinien paść. No i padł. Dobra, to w zasadzie wszystko, teraz sobie porobimy ataki. Jest tutaj Sani, 138 poziom. To może go zaatakujemy tym. No i padł, dobra, 151, więc to już spory, ale spróbujemy, no może tym, niech będzie. Padł, spoko, to jest w ogóle światło. 171. No tutaj byśmy mogli zaryzykować tym naszym mrokiem. Ale czy ja chcę? No dobra, spróbujmy. No niestety, on w ogóle w lisorożca idzie, zobaczcie. No cóż, z takimi też się przegrywa. Tutaj to powinniśmy wygrać i to powinniśmy wygrać. Także 4-1 jak najbardziej ok. O, tu w ogóle mogłem nakarmić tego ptasia, ale to raczej dużo nie zmieniło. Dobra, to wszystko. Może nam do ziemi jeszcze jedzonka polecą z kółka albo z misji, to sobie później zobaczymy. Tutaj mamy portal 100%, więc go raczej dzisiaj nie ubijemy, ale możemy go machnąć, no ponad połowa, czyli jutro raczej padnie. Dobra, do lożków zaraz sobie tutaj wrócimy. I co? No tutaj, czy te ataki będziemy robić? Chyba na ten moment nie, nie ma co tutaj przedłużać, misję żeśmy zrobili, a obiecałem w tym odcinku, że będą lochy, to szybciej do tych lochów przejdziemy, żeby nie trwał tyle co ostatni, tam prawie 40 minut.
tutaj sobie tego Hersta cały czas biję. Ja tutaj muszę przeskoczyć na kolejnego, ale jeszcze Władka nie ulepszam, dlatego że... O, mi tu się tu trener ulepsza, to w ogóle sobie skrócimy na lochy. A ile mi potrzeba? 4 miliony na kolejne serce. Dobra, jego sobie skrócimy pod lożki i teraz sobie będziemy już zbierać na serce. Natomiast tak, tutaj tego Hersta... Oj, butelka strzeliła, pewnie było słychać. Tego Hersta, dobra. Jakoś mi tutaj tak przycina, kurde, i to już od dłuższego czasu. Nie wiem, czy to wina tej aplikacji Steamowej, czy moja. Obstawiam, że moja, ale też nie wiem czemu. Internet mi chodzi normalnie, ale to już w każdym odcinku to już taki standard, można by powiedzieć. Okej, trenerek mamy 12, więc spoko, do lochów się przyda. To mamy, to sobie teraz zbieramy na serce. Jeszcze musimy uzbierać ile? 1 300 000 dusz, więc nie tak dużo wcale. Spoko, tutaj ataki sobie później porobię, myślę, chociaż możemy przerolować. No trafił mi się jakiś w porządku gość, co daje nawet sporo. No ja tu niestety z tymi surowcami jestem do tyłu. Ostatnio tą twierdzę na 15 żeśmy zrobili i salkę sobie tutaj sam zrobiłem na 13. No i teraz tą salkę będę chciał do 15, ale jedyne moje źródło, że tak powiem, surowców to jest kółko. No a tutaj te ataki widzicie, no takie mierne, żeby kogoś trafić dobrego, to naprawdę ciężko. Okej, mamy naszą gildię. Jak widzicie, ostatnio zrobiliśmy sobie wyprawę kolejną. Mamy już 194%. I dzisiaj planujemy odpalić kolejną, dlatego ja tu nic nie robię. Możemy ewentualnie katapultę załadować, ponieważ myślę, że jesteśmy w stanie zrobić. Mieliśmy w tej poprzedniej strasznie duży zapas, tam bodajże 3 osób. Tak więc... No, to będziemy odpalać później, dlatego ja tu żadnego ataku nie robię. Możemy sobie ewentualnie portal walnąć, 53%. 50%, no 3% możeśmy zabrali, więc sporo. Okej, no i co? No i chyba możemy przejść do lochów. Myślę, że dosyć szybko żeśmy się uwinęli. Nie chciałem zbytnio przedłużać i mi wyszło. Poczekajcie, no tak, raczej tak. Tu jak widzicie, ten bonus do siłki żeśmy spory zyskali. Możemy jeszcze zerknąć, jak tam wygląda topka. Demonko ma 296, więc ile? 7 leveli jest do przodu przed nami. Golden Giampi ma 286. Także no gonimy tego demonko, czy dzisiaj wbijemy? Myślę, że jest taka możliwość, żeby wbić te 7 poziomów, ale czy to wyjdzie, no to się okaże. Jeszcze możemy tylko zerknąć, jakie on tutaj ma staty. 14200, 12,5, a my no słabsze mamy, słabsze o wiele. Tutaj głównie przez te gemy, bo te gemy, jak widzicie, 445 już możemy dostawać, więc no, a tutaj mamy po 400 głównie, więc... Ale nie będziemy tego szukać, mniejsza z tym. Lecimy sobie, może najpierw strefę światła i powiem wam, że może najpierw sobie do wieży zajrzymy, bo już dawno nie zaglądaliśmy. Dzisiaj zrobimy taki 100% lochów. No i od razu nam padło, spoko. Jak my w ogóle z miejscem stoimy? No tak se. Mogłem w sumie tej klaty nie rozmontowywać, tylko ją sprzedać, wiedząc, że będę wchodził do lochów. Ale to mój błąd. Lecimy kolejnego, no ten też powinien paść. No i padł, mamy coś dla wojownika. 371, jak to wygląda? Plus 23, ale sporo pancerza traci. No to ja muszę pomyśleć, na razie raczej nie będę mu tego zmieniał, ale na razie sobie zostawimy z boku i lecimy dalej. Mamy tutaj liczy rzepa i to jest mag. No i ten mag coś nam tutaj stawia opór, ale padł, ok. Troszkę golda sobie też nafarmimy, więc spoko. Tu raczej nam za wiele nie da, no 7. Dlatego myślę, że poniżej 10 to nie ma co podmieniać, bo to nie jest nie wiadomo jaki boost. 3 głodne misie to jest wojownik i on też tutaj powinien paść. Nie wiem, powiem wam jak z tą wieżą. Wiem, że berserk i zwiadowca kończy wieżę na około 310-315 poziomie. Wojownik skończył na W35, mój na 320 którymś. Natomiast paladyn podejrzewam, że też gdzieś tak. Także nie chcę tutaj się, wiecie, napinać. Dobra, padło. Bo wiem, że no prędkej póki co nie skończę. Inteligencja, ale to jest w ogóle... A nie, dobrze. Ale to tylko 3, to nie ma co. Okej, lecimy dalej. Mamy tutaj co? Teraz kolejny wojownik. No tych wojowników, no to mówię, tutaj jest pod koniec wieży, jest ich sporo. Natomiast to musi Kunegunda podziałać, chcąc nie chcąc. No ona niestety nie zawsze chce działać. No ale on tutaj, zostaje mu cały czas mało. No to jedna taka, wiecie,
próba szczęśliwsza i wypadł bez problemu, ale czy to nam się uda, no to zobaczymy. Nie chcę też na tą wieżę zbyt dużo czasu i grzybów, dobra, padło, poświęcać. Tu plus 2, temu idę, daję plus 8, dobra, to jeszcze nie ma co. No i nam się kończy miejsce w ekwipunku, więc trzeba będzie niestety sprzedawać, co za tym idzie, tracić kryształ. No ale trudno, taki urok odcinka, co zrobić. Tych walk chyba nie będziemy oglądać, bo to nie ma sensu tracić czasu. Zbyt długo one trwają, żeby sobie je puszczać. No tutaj mamy koło znowu wojownika i już mu tam zostało raz mało HP, więc on powinien paść. Pytanie tylko kiedy. Poklikajmy sobie troszkę i zobaczymy. To wiecie, to nam też pomoże, bo tego golda zawsze sobie ulepszymy towarzyszy, jak wbijemy jakiś level i ewentualnie tam statki trochę rozdamy. No nie chcę paść. Dobra, jeszcze tak myślę, że z 50 grzybków i odpuszczamy tą wieżę na ten moment. Nie ma co się o nią napinać. Jak ma paść, to padnie w końcu. W końcu będzie tak, że tylko wieżę będziemy mieli do zrobienia na tym 300+, bo reszta lochów będzie na dany moment nie do kliknięcia, więc wtedy się skupimy 100% na wieży, żeby ją zakończyć. Ale to mówię, myślę, że na następnym epiku... O, znowu tutaj jakiś lag. Myślę, że na następnym epiku... my już powinniśmy mieć tak właśnie koło 320, czyli za miesiąc, więc myślę, że iby ta wieża padła wtedy, ale to zobaczymy. Dobra, już minęło te 50 grzybów, lecimy dalej, lecimy sobie strefę światła na początek. Tutaj te, o no ten padnie, to nawet nie ma co gadać. Już mu tam zostało mniej HP, no powiem wam, że wiecie, na jednym itemku, ale tu słaby ten. Na jednym itemku po 40-50 stat. W ogóle nie wiem, czy wam w końcu pokazywałem, tutaj możecie sobie obadać, ile mi dawały tamte to na tamtym odcinku statystyk itemki, a te nowe ile mi dają. No tak średnio 369, coś takiego. Tutaj widzicie 370. Broń taka. Broń w ogóle z fajną runą, fajnym rozrzutem się trafiła, więc jak najbardziej ok. Także no wiecie, jednak to wzmocnienie było spore, nie można powiedzieć, że nie. No tutaj już mamy wojownika i on tutaj nie ma bliskich prób. Także okej, chyba olewamy. Nie chcę tutaj wydać dużo na te akurat lochy, bo one za wiele nie dają. Tutaj mamy puszusia, z którym ostatnio się męczyliśmy, no i padł, spoko. Mamy budki, ale one nie są zbyt dobre, chociaż dają do złota, a my mamy tu do PD, dobra, to mniejsza. No i co? No i wiecie co? Te sobie oczywiście zostawimy, bo one oprócz kowala są do kibla. Natomiast jak tutaj z tą bronią? Ona raczej nie będzie lepsza. No delikatnie, ale nie ma co. Co nam tutaj daje najmniej kryształu? To i to na razie sobie wywalimy, no trudno. Normalnie bym to zostawił, ale że nagrywam odcinek i chcę zrobić fajne te lożki, no to musimy. Dobra, mamy zwiadowcę, tam była pierwsza próba niezła i padło. Amulety dzisiaj, więc po prostu sprzedajemy, nie ma co. I lecimy dalej. Teraz mamy maga, no i z nim już raczej może być problem. Chociaż tam mu... No była taka jedna bliższa próba, chyba 6 milionów HP, czy tam 5. Ale no z magami paladyn ma akurat ciężko, no bo ten fireball nie działa na nich. Więc chyba raczej... Raczej chyba pomijamy. Ciekaw jestem, czy zrobię 13 piętro. Po pierwszych próbach będzie można już, w sensie czy zamknę, bo już mamy ostatniego. Ono tam powinno nam dać trochę levela. O dobra, padł, fajnie. Coś dostaliśmy, buciki. Punkty życia plus 4. Tutaj, no ale one nie są za dobre. Dobra, co nam z tych trzech daje najmniej? 1000, 1100, 1500. Więc no to będzie do sprzedania w razie, a w sumie już możemy sprzedać. Dobra, co dalej? Dalej mamy bazyliszka, to jest zwiadowca. No i na zwiadowców paladyn jest niezły, ale chyba jednak na tego nie jest za mocny, no żadnej bliskiej próby. Dobra, to olewamy. Jak widzicie, zrobiliśmy już ze 3 albo 4 te lochy i dały nam ile? 1/3 poziomu. Także to jest tak nieopłacalne klikanie tych lochów. Dobra, teraz nordyccy bogowie. Zacznijmy sobie od tych lochów, które nie dają za wiele. No on tutaj powinien nam paść. Dokładnie.
Mamy pierścionek. Pierścionek nam daje 13% za zadanie, ten nam daje 12%, więc chyba sobie możemy na epic podmienić. Myślę, że to jest w porządku. Tak, myślę, że jest całkiem okej. Chociaż no jego w sumie to jego wolałbym do kibla raczej. Dobra, potem pomyślimy, czy podmienimy, czy nie. To na razie sprzedajemy, cyk. I okej, w sumie to patrzę, jak tutaj ten skarb jest. No tutaj trochę kosztuje, ale może w ostateczności go sobie tutaj rozbudujemy o troszkę, w zależności czy nam będzie bardzo potrzebne miejsce. Okej, mamy teraz Hel. Hel to jest mag i ona jest już raczej nie do ubicia. Także spoko, ją sobie omijamy, bo nie ma co się tutaj o nią napinać. Esteros, tą rudą ślamazarnicę, czy ja jestem w stanie? Jestem w stanie pokonać i mamy 290, zobaczcie. Na ostatnim odcinku nie było w ogóle do niej podjazdu. A teraz już jak najbardziej jest, spoko, no to już sobie sprzedamy, trudno. Dobra, i teraz mamy królową matkę, to jest zwiadowca. I ona już ma tutaj 26 tysięcy staty. Więc no raczej nie, ona nam da też pewnie sporo. Najlepsza próba to chyba 11 milionów na ten moment. I to taki max, więc chyba poklikajmy troszkę, ale raczej nie, dobra. Mniejsza z tym i sobie lecimy do tego 13 piętra. Czy ten nasz kolega jest tutaj do zrobienia? 10 milionów, 15. No to jest strasznie mocny wojownik, jego tutaj będzie ciężko przeklikać, ale myślę, że na niego tak z 200 grzybków myślę, że będzie spoko poświęcić. Także sobie tutaj zobaczymy. Nie widzę, chyba 7 milionów to była taka najbliższa próba, ale chyba on jest jeszcze dla nas niestety za mocny, ale dobra, no do tych 5 tysięcy zjedziemy grzybków. Manusz się trafi jakaś taka fajna próba szczęśliwa, no on by nam tutaj dał myślę z 2 levele, jak mamy teraz 290, to by nam dał tak z 292, więc sporo, ale nie wiem, no możliwe, że Demonko go już pokonał, a to jest naprawdę duży boost do levela. 13 piętro to jest chyba taki ostatni loch, który daje w miarę spoko expa. Esteros też daje nie za mało, ale no Esteros jest cięższy o wiele. Natomiast 13 piętro nam tutaj daje średnio za jeden poziom 2 levele, więc wiecie, nie jest tak mało wcale. No ale chyba on nam tutaj niestety nie padnie, chyba jeszcze troszkę się trzeba wzmocnić i wtedy do niego zawitać z powrotem. Włodzimierz Motowładny, no ja wiem, że on jest o wiele cięższy niż ten poprzedni wojownik, którego już żeśmy pokonali na poprzednim odcinku. Ale no niestety, no tam znowu jakaś bliska próba, dobra, no chyba nie ma co. Jeżeli by mi się go udało samemu pokonać, to oczywiście zapiszę tą walkę. O, w zasadzie możemy sobie obejrzeć rudą ślamazarnicę. Tutaj w ogóle zabiłem 4 tornadka, zapisałem sobie. Ale wydaje mi się, że nie ma co tego oglądać, bo chciałem dobić po prostu level przed przebieraniem i mi tam niewiele brakowało, więc stwierdziłem, że tornadko sobie pocisnę, ale chyba nie ma co tego oglądać, no bo jak to tornado. Zobaczmy sobie, jak tutaj walka wyglądała. No na razie te nasze hity takie SEO, tutaj prawie 6 milionów, spoko. No i kolejny kryt, no dwa mocne kryty żeśmy walnęli, ale ona żadnego i to już chyba za drugą próbą, więc naprawdę spoko i tyle. Strefę światła mamy już z głowy, więc teraz sobie chyba przejdziemy do strefy mroku i od czego zaczniemy? A, w ogóle sobie ulepszę, bo wbiłem level, to sobie ich tutaj poulepszam. I co my chcemy tutaj klikać? No myślę, że zaczniemy od tego tornadka, tornadko powinno lecieć jak złe, z tym, że właśnie będziemy tutaj mieli co chwilę będziemy tutaj mieli za mało miejsca i to jest ten problem. No ale trudno, lecimy dalej. Znowu brak miejsca, kurde, to będzie złe. To będzie złe takie co chwilę wracanie. Ale też nie wszystkie moby w tornadzie dają nam itemki, także spoko. Zaraz bijemy 291. Więc okej, dobra, tam jakaś broń, tam jakiś pasek. Pamiętajmy, że wiedźma amulety w razie czego. I sporo nam, widzicie, tutaj golda leci też, bo te itemki z tornada są dosyć drogie. O, jest amulecik, to od razu do wiedźmy. Wiedźma już w ogóle 83%, strasznie szybko na tym serwerze idzie. Zwłaszcza, że im późniejszy czar, tym to jeszcze szybciej idzie. Więc jest w porządku. No drażni to. Wracanie, o, jeszcze się tu nie chce sprzedawać, fajnie, teraz się sprzedało.
Dobra, wracamy do tego tornadka, no i zaraz zrobimy 300. Przynajmniej mam taką nadzieję, dobra, zrobiliśmy. Znaczy nie, jeszcze nie, 300 jeszcze nie. Ale teraz, o i nam epik poleciał w ogóle, spoko. Epiki z tornada są, nadają się do kibelka. Poczekajcie. Dobra, epiki z tornada nadają się do kibelka. Czego nie można powiedzieć o strefie mroku. Czyli o tych lochach w ogóle ze strefy mroku. Tornado to jest jedyne takie. No i teraz mamy tylko jedno miejsce. Dobra, wiecie co? Ja tutaj chyba na odcinku się poświęcę, bo i tak będę to musiał zrobić. Zmarnujemy trochę surki i trochę grzybów. No, no i w zasadzie to tyle. No ale dwa miejsca są. I tak to musiałem rozbudować i tak, więc niech będzie. Co prawda zbieram teraz na salkę, no ale trudno. Dobra, lecimy dalej. Wbiliśmy już 291 i prawie połowę poziomu. No ten też jest, myślę, do zrobienia. To jest wojownik. Okej, padł. I kolejny, no lecą te potworki. Niecałe 20 minut odcinka, więc nie jest źle. Zaraz sobie przejdziemy tam do lożków w strefie mroku, one już nam będą dawać więcej. Tutaj mamy tego lisowilka, no on też padł i nie mamy miejsca. Cyk, cyk i tutaj jakieś rękawice. Mam nadzieję, że nie sprzedam przez przypadek setu dawki, ale tak widzę, że raczej nie. Lecimy dalej, mamy pokurcza, dał nam jakąś broń i mamy wódz Mein Kampf, więc to kolejny wojownik, ale myślę, że on no 3 miliony, on tutaj jeszcze powinien paść, mamy sporo bliskich prób. Dobra, padł, super i kolejny padł. No to widzicie, jak takiego bloka jednego pokonamy, kolejny itemek epicki, jak takiego jednego bloka pokonamy, to jednak lecą te mobki, a tutaj znowu mamy wojownika, no i on znowu teoretycznie jest do zrobienia. No byśmy na tym tornadku wbili 292, ulepszylibyśmy sobie tych naszych pachołów i by troszkę lepiej poszło w tej strefie mroku, w sensie w tych lożkach, gdzie już walczymy we trójkę. No ale to kolejny, tamten padł w ogóle, ale to kolejny wojownik. No milion HP, dobra, padł, super. Cyk i cyk. Lecimy dalej. Kolejny padł. Dobijemy ten level i jak będziemy mieć taką blokadę jak teraz, to już raczej nie będziemy dalej klikać, tylko sobie odpuścimy. No dawaj, dawaj. No 2 miliony, no nie jest do przeklikania, jest. No i dobra, padł. Zobaczmy, poczekajcie, od razu sobie tu sprzedamy, sporo mamy w ogóle golda. Jak my tu stoimy w statkach, no teraz lecimy głównie w siłę, więc tak myślę, że do 20 milionów, żeby mieć na ulepszenie. Dobra, niech będzie tyle. Lecimy dalej. Alibaba, Alibaba to także jest wojownik i to jest blok, więc olewamy go. On by może padł, nie powiem, że nie, no ale już tutaj levela z niego nie dostaniemy. Także lecimy sobie po prostu poulepszać tych naszych pachołów i lecimy do strefy mroku, do lożków. I teraz tak, no lecimy na pewno cyrk i lecimy twierdzę, to olewamy i to olewamy, bo tego na pewno nie zrobimy. Dobra, to będziemy chcieli zamknąć i mam nadzieję, że zamkniemy. O, chociaż tutaj nie idzie wcale tak gładko, jakbym myślał. Kto to jest? Ostatnio żeśmy się z nim męczyli. 7000 ma inty, czyli to jest mag. No z magami jest tutaj męczarnia na tym paladynku, nie powiem, że nie. No i kurde, tu nie widać, jakby on miał paść, tak szczerze, po takim przebieraniu. Zazwyczaj jak się tak przebierałem na berku, jak jeszcze grałem kiedyś na S36, to po takim przebieraniu to mi po prostu za jednego grzyba padały te pierwsze lochy w strefie mroku. O, padł, jest. Oczywiście się nie pokazało. Mamy tutaj jakieś dla wojownika, ale to nic takiego, więc olewamy. I lecimy dalej, to jest wojownik i padł, 293. To na wszystkie cechy to nawet nie patrzę. Jaki w ogóle tutaj miał ten demonko? 296, dobra, czyli jeszcze 3 levele do niego. Myślę, że to powinniśmy zamknąć. To jest znowu wojownik. Tylko czemu ja tu mam smoka, a tu mam rycerza? Czyżby on padł, czy o co chodzi? Chyba padł. Tak, padł. No zobaczcie, jak to się buguje śmiesznie. Rękawice dla woja, ale strasznie słaby pod względem pancerza. I dobra, mamy ostatniego w twierdzy. Jak on nam padnie, to będziemy mieli 294 poziom. A to jest wojownik, więc on raczej padnie. Klikamy tu sobie do... dopóki nie padnie po prostu. Dopóki Kunegunda się nie popisze. Ajajaj, no powiem wam tak szczerze, że o tym paladynie
opadł. Ten Paladyn nie jest taki zły w PvP. Podoba mi się szczerze, tak dużo ludzi na niego narzeka, że on słaby, że to, że tamto. No tutaj 23, ale o wiele... No dobra, olejemy to. Jeszcze olejemy, jeszcze za słaby jest ten item. I w ogóle to ich musimy sobie ulepszyć. Mogłem zostawić więcej golda swoją drogą. Ale dobra. I mamy zamkniętą twierdzę, więc teraz lecimy do cyrku. Czy ten cyrk będzie nam padał? No myślę, że powinien. Myślę, że powinien, bo ostatnio już wcale nie był taki ciężki, a teraz zwłaszcza po przebraniu. No tutaj mamy wojownika, więc znowu ta Kunegunda. To jest priorytet. Generalnie powiem wam, że z tych pachołków Kunegunda jest najważniejsza. Nawet nie ma o czym gadać. No, dawaj. On nam powinien dać 2,95, więc się zbliżymy już do demonko. Pod względem poziomu. Właśnie ciekawi mnie, ostatnio pisałem do demonka, ale nie pamiętam w sumie, czy mi odpisał, czy mi nie odpisał, nie sprawdzałem. Dobra, wpadł. Nie sprawdzałem, gdyż pytałem go o te lochy, ale nie kojarzy w sumie, bym musiał zobaczyć, a nie chcę bardzo poczty pokazywać na odcinku. No to daje plus 14 i nie jest ok, to możemy sobie podmienić. Dobra, lecimy dalej. To jest kto? Zwiadowca. No i zwiadowca też powinien paść. Nie powiem tutaj, że nie. Tam były na początku parę bliskich prób. No dobra, lecimy z nim. To jest w zasadzie już ostatni lok w tym odcinku, który będziemy klikać. Tornadka już mi się nie chce, szczerze mówiąc. Nie ma co się napinać. No chyba, że nam będzie mało do levela brakować, to popróbujemy jeszcze tornado na sam koniec. Aczkolwiek... no nic innego już raczej nie ruszymy. Tak jak mówię, ciekaw jestem, czy demonko 13 piętro zrobił. Skoro tak go dogoniłem z levelem, to wątpię. Dlatego, że on te epiki ma na tym samym poziomie jak nie lepsze, więc on powinien te lochy zrobić. A nie zrobił, a widać, że jest na tych samych. Bo jeżeli mówię, to 13 piętro by padło, to by był z 2-3 levele do przodu z samego właśnie tego 13 piętra. Także raczej jeszcze mu się nie udało, więc no mamy obraz, kiedy my go zrobimy, skoro do demonko tracimy tam po ile, po 400 stad około, czy tam nawet chyba po 600 HP i 400 siły, jakoś tak to było na początku odcinka. No to mamy obraz, że jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, zanim padnie nam to 13 piętro, zanim je po prostu zamkniemy. Dobra, no już kilka bliskich prób było, no on jest do zrobienia, nie powiem, że nie. A trzeci to nie wiem, czy jest, nie jest znowu wojownik, więc znowu Kunegunda musi porobić uników i wbijemy ten 2,96 na pewno. I to jest cel naszego odcinka, więc klikamy. Nagram sobie jeszcze tutaj z Berserka let's play właśnie też po epiku, z tym, że tam nie wiem, jak to będzie z tymi lochami, no bo tam już jest wysoki poziom, to one nie będą tak fajnie padać jak tutaj. No chciałem dzisiaj, szczerze mówiąc, taką miałem cichą nadzieję, że wbiję 300 na tym Paladynie, ale no niestety nie, niestety brakło troszeczkę, znaczy braknie, no bo już mamy problem, jak widzicie, o tutaj jakiś lag. Dobra, standardowo mieliśmy, że serwer nie odpowiadał, ale już sobie wróciliśmy. No kurde, on jest tutaj do zrobienia, tylko no trzeba poklikać. No powiem wam, że jestem w stanie nawet do 2500 grzybów zjechać na niego, byleby padł i nam odblokował kolejnego. No ale zobaczymy, w ogóle poczekajcie, ja mam tutaj mało golda. Ale może sobie ulepszymy to, ulepszymy sobie woja. Takie mam wrażenie, że ten mag tak szczerze mówiąc najmniej w lochach robi, więc jego tak na końcu będziemy ulepszać. Że jednak woj robi sporo i Kunegunda robi bardzo dużo. No ale zobaczymy. No chcę go pokonać. Dobra, padł. Pięknie, mamy jakąś broń. Naprawdę fajny rozrzut, z tym, że runa... kiepska, więc dla nas się nie nada, jak dlatego. Zobaczcie, to on miał tutaj słabą broń strasznie, a ona była wydropiona w epic, nie wiem czemu jest taka słaba. Oczywiście podmieniamy i runkę jaka tu 10%, a tu ma 15, dobra, to wiadomo, że podmieniamy, na pewno mu to dużo da i lecimy dalej. Dobra, jeden loch pada i mamy 2,96, więc no i tak jak mówię, to jest wojownik, także już jego lecimy do
Dociskamy i pięknie. I mamy 296 poziom. Jak to wygląda w expie? Mamy tutaj prawie pół levela. A jak tutaj nasz kolega? Nasz kolega troszkę mniej ma, więc go wyprzedziliśmy. I teraz już nie będzie mu tak łatwo nas wyprzedzić, dlatego że mamy ten set do awki, więc już jesteś, robimy awkę tak jakby na równi. Bo przypominam, że on cały czas robił awkę, mając ten set, a my go nie mieliśmy. Więc jak można łatwo się domyślić, no on jest na pewno do przodu troszeczkę z awki z samego tego, tak samo z Goldem. Dlatego te statki ma troszkę lepsze. Dobra, czy sobie jeszcze spróbujemy? Myślę, że sobie jeszcze spróbujemy damę z brodą. No to też jest wojownik. No i też tutaj ma sporo bliskich prób. Myślę, że on by był nawet do zrobienia. Tylko czy na pewno? No 297. Znowu nam tutaj zacięło. Zresztą kocham to. Chyba za szybko klikam tego Entera. O, widzieliście co się stało? Zobaczcie ile nagle, cofnijcie sobie ten moment, ile nam w jednym momencie grzybów zjechało, ile nam tutaj walk pokazało, że taki był lag straszny i udało się ją pokonać, biliśmy level 297, także prześcignęliśmy po raz kolejny demonko, już drugi odcinek taki, w którym wychodzimy na top 1 paladyna. No i powiem wam szczerze, że chyba chciałbym sobie wpisać w swoje osiągnięcia, nazwijmy to, aby 300, być pierwszym paladynem, który wbije 300 poziom i myślę, że będę klikał te lożki nawet poza odcinkami, będę się starał, żeby najwyżej wam to po prostu pozapisuję. Tornado tam jak widzieliście mamy 317, co to jest? To jest magno i on też chyba byłby do zrobienia, tak szczerze mówiąc, bo tam widzieliśmy jedną próbę taką bliską. No ile? Zużyjemy na niego do 2500 grzybów, jeżeli nie padnie to robimy arenę, kręcimy kółkiem i po prostu sobie olewamy już na ten moment. Powiem wam, że tak jak mówię, chyba będę chciał wbić 300 level paladynem jako pierwszy, co za tym idzie nie będę mógł czekać na nagrywanie odcinka, więc raczej te lożki sobie będę tutaj próbował dociskać samemu i tak jak Tornada, tak jak mówię, nie będę raczej zapisywał. Wy tutaj zapamiętajcie, że mamy 317, na kolejnym odcinku sobie zobaczycie, które będziemy mieć. Tak, te lożki tego typu właśnie, co są takie, że tak powiem, większe, czyli po prostu te zwykłe, Myślę, że będę zapisywał po prostu i na kolejnym sobie je obejrzymy, ale to tylko do 300 levela, potem już będę cisnął tak jak teraz na odcinkach. No ma tutaj, są te bliskie próby, no on tutaj musi żadnych krytów nie dać nam, a nasze pachoły muszą mu same krytyki walnąć, podejrzewam, że tak to wygląda. I dlatego są takie bliskie próby, ale czy on jest tutaj do zrobienia? No wydaje mi się, że nie. No dobra, tak jak mówię, do 2500 grzybów lecimy, jak nie padnie to trudno, już jesteśmy o prawie cały level do przodu, jeszcze dzisiaj nie robiliśmy awki, więc no tak jak mówię. Fajnie nam to wyszło na tym odcineczku. I tyle. Także epic uważam za jak najbardziej udany. No tam 5 milionów, no ale już on tam miał chyba 3 albo 2 taką najlepszą próbę. Myślę, że jakby taka 100% próba siadła, no to on by padł, ale to jest ciężkie do wykonania, żeby wylosować taką próbę. Nawet jakbyśmy tutaj klikali nie wiadomo ile. Tak więc chyba, no znowu tam blisko. Tak więc dobra, raczej sobie odpuszczamy to tornadko. 2,5, dobra, kończymy. Nie będziemy tego na razie robić. O, tutaj sobie mieliśmy przeklikać, ale wiecie co, to już nie będę przedłużał, to sobie przeklikam za chwilkę, jak zakończę odcinek. Tutaj sobie jeszcze przelecimy te ręki, żeby było 100% wszystko zrobione, tak jak być powinno zrobione. 16 milionów HP. Tego maga sobie spróbujemy. Ostatnio nawet z nim dawaliśmy radę, no teraz niestety nie. To tego może z nim damy radę? No też nie. Dobra, już nie będę atakował magów. A no dobra, no kusi ostatni. No i ten padł, spoko. Tutaj mamy jakiegoś zabójcę, ale on nam niestety nic nie dał. Za nisko był w rankingu. Tutaj mamy kogoś, dał nam PD. 18, ten też nam dał. Co my tutaj mamy? Tego, to jest, to był berek chyba. Znowu maga jakiegoś, spróbujmy. Dobra, padł. Ile jeszcze? Jeszcze dwa ataczki. Tutaj cyk. No, co jest? Oj Boże, chyba przestanę używać tej aplikacji. Dobra, jesteśmy. Chyba przestanę tej aplikacji używać, bo powiem wam, że
takich jaj to nie było nawet na, a spróbujemy znowu tego, takich jaj to nawet, no tak blisko, nie było nawet na przeglądarce, żeby aż tak to często się wieszało, jak coś szybko klikamy. I to nie jest wina na 100% mojego internetu, bo to już sprawdzałem. Okej, a rękę mamy zrobioną, no to teraz przelecimy sobie szybko kółko. Co nam tutaj ciekawego powypada? No sporo surowcy, na to liczymy. Dobra, to wszystko. Amulecik to sobie damy do wiedźmy. Co prawda nie za wiele on nam dał, ale spoko. To sobie damy tu. Golda żeśmy mało dostali, a jak? O, mamy jedno jabłuszko. Czyli jeszcze dwa dzisiaj i będziemy mieli nakarmionych wszystkich po 3 razy. No i okej, to by było na tyle. Jak widzicie, wbiliśmy dzisiaj ile? 8 leveli. Jeszcze 3 levele i będziemy mieć paladyna pierwszego na serwerze, który wbił 300 poziom. Także no jak najbardziej w porządku. Myślę, że jest to jakieś osiągnięcie. Powiem wam, że nie chcę już przedłużać odcinka, ale chyba po odcinku sobie pójdę jeszcze to tornadko doklikam. Może jeszcze z jeden level z niego wycisnę, ale to już po odcinku. Tak jak mówię, zapamiętajcie sobie tutaj, że tornado mamy 317, to na kolejnym odcinku będziecie widzieć, jakie będziemy mieć. I to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, to kciuk w górę, komentarz, subskrypcja i tyle. Trzymajcie się i cześć.